Drodzy, może słyszeliście o tym, że święty Maksymilian Kolbe naprawdę poważnie traktował swoją drogę do świętości. W tej drodze wiary napisał sobie taki regulamin życia, regulamin vitae. I pierwszy punkt, który tam sobie napisał, to było: muszę być świętym i to jak największym. Lubimy świętych, prawda? Mam nadzieję, że macie jakichś swoich ulubionych świętych. Po co są święci? Jan Paweł II, kiedy wynosił do chwały ołtarzy Karolinę Kuskównę, córkę ziemi tarnowskiej, to w czasie homilii właśnie zapytał: po co są święci? Czy nie są po to, żeby nas zawstydzać? I zaraz odpowiedział: tak, są być może i po to, żeby właśnie nas zawstydzać. I tak jest, bo prowadzili podobne życie do nas. Bardzo często mieli swoje normalne zajęcia, zadania, obowiązki. I to byli małżonkowie, i to były osoby duchowne, zakonne. To, co ich wyróżniało jednak, to to, że mieli niesamowitą miłość do Boga. Potrafili po upadku uderzyć się w pierś, powstać i walczyli z całych sił właśnie o to, żeby się Bogu podobać. To, co zrobił Maksymilian Kolbe. Powiedział sobie: muszę być świętym i to jak największym, i konsekwentnie do tego przez całe życie dążył. Mam nadzieję, jak powiedziałem, że macie swoich ulubionych świętych i może sięgacie do tekstów, biografii, do różnych zamyśleń, które zostawili po sobie święci. Nieraz cytujemy pewnych świętych. Dobrze, to nas pobudza, to nas jakoś umacnia, pomaga nam swoją codzienność przeżywać. Skoro oni potrafili, skoro oni takie mieli myśli, to i my potrafimy dobrze żyć, powstawać z upadków i walczyć o świętość. Święty Józef, którego dzisiaj szczególnie czcimy w tą uroczystość, to jest taki święty, którego nie możemy cytować. Nie napisał żadnej książki. Nie zostawił żadnych tekstów po sobie. Nawet jednego zdania. Pismo Święte o nim mówi, ale nie ma ani jednego słowa, które wypowiedziałby święty Józef. Natomiast mamy i widzimy jego czyny. Jakim był człowiekiem? A jakim był? Był człowiekiem, słyszeliśmy dzisiaj w Ewangelii, człowiekiem sprawiedliwym. Człowiekiem dobrym, sprawiedliwym. Jest, jak powiedziałem na wstępie mszy świętej, patronem Kościoła Świętego. Już od 150 lat tak został ogłoszony. Jest patronem ludzi umierających, jest patronem nadzieją chorych, wzorem pracujących, ozdobą życia rodzinnego. To są wezwania z jego litanii do świętego Józefa. Jest pociechą nieszczęśliwych, jest miłośnikiem ubóstwa i można jeszcze wymieniać różne określenia tego świętego. Ile jest kościołów pod wezwaniem świętego Józefa? Ile szkół katolickich, które noszą jego imię? Ile też różnych nursing home'ów, prawda, które są pod wezwaniem świętego Józefa. A to był zwyczajny człowiek, prosty człowiek, wybrany, by jednak być mężem Maryi i stać się tym ziemskim opiekunem Syna Bożego Jezusa. Wybrany, ale to nie znaczy, że mający łatwą drogę, że pozbawiony trudów, idący bardzo leciutką, prostą, usłaną różami drogą. Wcale nie. Kiedy był już poślubiony Maryi, to nie mógł według prawa żydowskiego z nią zamieszkać. Jeszcze przez rok żyli oddzielne. Co on w tym czasie robił? My niewiele wiemy, ale domyślamy się, że szykował to przyszłe życie swoją wybranką Maryją. Może jakiś domek budował, szykował to i tamto, żeby już za niedługo rozpocząć piękne życie rodzinne i małżeńskie. I w tym czasie w życie jego wybranki, już poślubionej Maryi, wkracza Pan Bóg. Posyła anioła, dobrze wiemy, zwiastowanie, będziesz matką Syna Bożego, ona nie wie, nie rozumie, zgadzam się, nie rozumiem, ale zgadzam się. I nagle to także dotyka świętego Józefa. Ona musi mu powiedzieć: Józef, no ja mam dziecko pod sercem. Co on musiał myśleć, co musiał przeżywać? On, który był czysty, sprawiedliwy, dobry, dowiaduje się z ust ukochanej wybranki, że ona ma dziecko. To tylko jedna myśl. Ona mnie zdradziła.
Ona była z kimś, przecież my nie byliśmy razem. Przecież nie spaliśmy razem, nie mieszkamy razem. To skąd to dziecko? Ale ją bardzo kochał. Ewangelista podał, chciał ocalić ją od zagłady, bo prawo nakazywałoby, pozwalałoby mu ją po prostu ukamienować, ale chciał jej tego oszczędzić, bo ją kochał i potajemnie oddalić. Niech sobie idzie, nie możemy być razem, trudno. I wtedy interweniuje Bóg. Wkracza w jego życie poprzez sen i mówi, Józef, bądź spokojny, nie bój się. Nie bój się wziąć do siebie jej. To dziecko, co ma pod sercem, to jest z Ducha Świętego. Do tej pory bał się, był sponiewierany, był taki cierpiący. A teraz, kiedy Bóg mu mówi, to jest z Ducha Świętego, a ty będziesz opiekunem tego dziecka, opiekunem Syna Bożego, nadasz mu imię Jezus, to zobaczcie, co się dzieje. Przed chwilą jeszcze upokorzony, wydawało się zdradzony, teraz wyróżniony, doceniony, przed chwilą cierpiący, bardzo, może nawet płaczący, tego nie wiemy, a teraz szczęśliwy, do tej pory zwykły cieśla, stolarz, a teraz opiekun nie kogoś tam, ale Syna Bożego. Takie niesamowite wyróżnienie. Posłuszeństwo Bogu, które okazał Józef, dało mu wygraną. Stał się wielkim świętym. Posłuszeństwo, pokora, zgoda na Boży plan. On nas uczy, ten święty patron, patron tego całego roku, on nas uczy, że Bogu się zawsze mówi tak, że warto być pokornym i posłusznym, jak Maryja, jego wybranka, też była posłuszna i też była pokorna. To się bardzo zwyczajnie w życiu opłaca. Papież Franciszek na ten rok świętego Józefa wydał specjalny list, który tak mądrze zatytułował Patris Corde, co się tłumaczy ojcowskim sercem. Patris Corde, ojcowskim sercem Józef kochał Jezusa, chociaż był tylko jego ziemskim opiekunem. Był jego, dla niego ojcem umiłowanym. Ze swojego życia uczynił służbę. Był ojcem czułym, był ojcem posłusznym. Kiedy usłyszał, nie bój się, przyjął Maryję i to dziecko. Kiedy usłyszał we śnie, wstań i uciekaj, uchodź do Egiptu, natychmiast zerwał się i, żeby ratować siebie i Maryję, uciekał do Egiptu. Posłuszny. Ojciec przyjmujący, mówi papież dalej, przyjął Maryję z całym bagażem tego, czego nie rozumiał. Z tą całą tajemnicą przyjął to. Odważny i tutaj ważne dla nas, ojciec z twórczą odwagą, jak powiedziałem, uchodził do Egiptu i papież pięknie mówi do nas wszystkich, święty Józef jest doprawdy szczególnym patronem tych wszystkich, którzy są zmuszeni do opuszczenia swojej ziemi z powodu wojny, nienawiści, prześladowań, nędzy. Jest patronem emigrantów. On też był uchodźcą. On też był emigrantem. Ze swojego spokojnego życia musiał zabrać Maryję i malutkie dziecko Jezus i uciekać, bo było niebezpiecznie. Nie wiemy, jak długo był w Egipcie. Dopiero potem, uspokojony we śnie, Herod nie żyje, wracaj, wrócił do swojego kraju. Jest patronem emigrantów. Dlatego często przyzywajcie go, kiedy wam jest źle, kiedy przychodzi jakaś tęsknota za ojczyzną. Józefie, ty nas rozumiesz, ty też uciekałeś, ty też nie byłeś u siebie, a jednak musiałeś się na to zgodzić. Pamiętajcie o tym. Dalej był ojcem, człowiekiem pracy, mówił papież, ciężkiej pracy, ale był też ojcem w cieniu. Zawsze był jakby schowany z tyłu, dlatego nie znamy nawet jego jednego słowa. Cichy nie znaczy niedziałający, prawda? Czy on znał ten tekst, który chcę wam teraz przytoczyć? Bardzo piękny tekst, nie taki aż zamierzchły czasów jak święty Józef, ale tekst, który mówi o tym, że warto być takim cichym, jak Józef. Tekst, jak się później okazało, znalazłem autora, tekst kardynała Adama Stefana Sapiechy, a więc tego, który święcił Karola Wojtyłę z 1945 roku. Pod tytułem Cicho. Święty Józef był cichy i uczy nas cichego przeżywania naszej codzienności. Nie zawsze to jest proste. Ale czy w tym prostym tekście nie ma prawdy? Posłuchajcie. Cicho. Cicho boską spełnić wolę. Cicho bliźnim ulżyć dole. Cicho kochaj ludzi, Boga. Cicho, oto święta droga. Cicho swymi dzielić radość.
cicho wszystkim czynić zadość, cicho innych błędy znosić, cicho życzyć, błagać, prosić, cicho zrzec się, ofiarować, cicho ból swój w sercu chować, cicho jęki w niebo wznosić, cicho skrycie łzom się rosić, cicho, kiedy ludzie męczą, cicho, gdy pokusy dręczą, cicho zmianę życia znieść, cicho krzyż z Jezusem nieść, cicho Jezus w hostii sam, cicho milcząc mówi nam, cicho ufaj Zbawcy swemu, cicho tęsknij, wzdychaj k Niemu, cicho z cnoty zbieraj plon, cicho aż nadejdzie zgon, cicho ciało spocznie w grobie, cicho da Bóg niebo Tobie. Prosty tekst, ale wyznaczający pewną drogę, śmiem twierdzić nawet taką drogę do świętości. Sam Jezus mówił, uczcie się ode mnie, bo jestem cichy i pokornego serca. I takiej cichej postawy uczymy się właśnie, jak powiedziałem, od patrona dnia dzisiejszego, świętego Józefa. Milczący, ale posłuszny Bogu, pracujący, kochający powierzone sobie osoby. To jest właśnie święty Józef. Ale to jest ktoś, kto także dzisiaj czyni cuda. Na pewno może trafiła w wasze ręce niejedna książka, która zawiera świadectwa o cudach świętego Józefa. Ja nie chcę przedłużać, więc tylko na koniec dwa takie wyczytane przeze mnie świadectwa o cudach, które także dzisiaj czyni ten patron. Patron i pomocnik ludzi nieszczęśliwych. Patron umierających, wspierający w trudach. Patron Kościoła Świętego. Cuda. Rzeczy nadzwyczajne, a z drugiej strony takie proste. Pewna siostra zakonna opowiadała, jak u nich w klasztorze sióstr służebniczych w Polsce, to były jeszcze takie dawne czasy w Polsce, inna była waluta. Przyszła kobieta, taka biedna matka wielodzietnej rodziny i z koszem grzybów i mówi, proszę sióstr, cały dzień sprzedawałam te grzyby. Już ich dzisiaj więcej nie sprzedam. Cały mam koszyk. Chcę te grzyby siostrom dać i dałabym za darmo, ale ja jestem biedna. Siostry mi dadzą 50 zł, proszę, na moje dzieci. Przełożona mówi, no dobrze, my przyjmiemy, tylko pech chciał, że nie mamy dzisiaj tych pieniędzy. Jutro, o której pani będzie na mszy, to była sobota, jutro będę o 7 rano. Dobrze, pieniądze będą. Współsiostry mówią do przełożonej, jak matka przełożona zdobędzie te pieniądze? Spokojnie, jest święty Józef, nieraz nam pomagał i teraz pomoże. Napisała kartkę, święty Józefie, potrzebujemy pomóc biednej kobiecie, wielodzietnej rodziny, to znaczy zapłacić jej należność. Tylko prosimy cię o 50 zł. Napisała na kartce i włożyła pod stopy figury świętego Józefa. Siostry się zdziwiły, i to wystarczy? Zobaczycie, wystarczy, tylko się módlcie. Rano, kiedy siostry przyszły na modlitwy, jeszcze przed siódmą, przed mszą świętą, przychodzi kobieta, mówi, ja jestem z innej parafii. Czy jest matka przełożona? Tak, matko przełożona. Przyniosłam 50 zł za grzyby. Ale skąd pani, jak to? We śnie Józef objawił mi się i mówi, zanieś 50 zł. Ty jesteś zamożna, podziel, one potrzebują. Ale jak? Nie wiem jak, ja to miałam zrobić i to robię. Przełożona mówi do współśród, widzicie? Widzimy, widzicie? Działa, działa. Ktoś mówi, to takie proste? Tak działa? To są właśnie cuda. Może ktoś powie, to takie naiwne. No to jeszcze jeden przykład. Stany Zjednoczone. Rok 1878, prawie 150 lat temu, 143 dokładnie. Do stanu Nowy Meksyk przeprowadzałem się z siostry Loretanki, które tam zakładają mały klasztor. Biskup buduje im kościół, niewielki kościół, kaplicę, piękny, buduje się to 5 lat, wszystko jest gotowe i nikt nie wiadomo dlaczego nie myśli, że na chórze, gdzie mają się siostry modlić, do tego chóru nie ma schodów. Nie ma schodów. Wszystko jest pięknie oddane do użytku, do modlitwy, a nie ma schodów. Wołają jednego stolarza, drugiego, nie, tu jest za mało miejsca, to nie ma jak, konstrukcyjnie nie da się tego zrobić. Siostry mówią, no i co, teraz mamy chór, a my tam nie możemy się modlić? Kto nie pomyślał? No, trudno. Rozpoczęły nowennę do świętego Józefa. W ostatni dzień nowenny do świętego Józefa do bram ich klasztoru puka starszy człowiek, który prowadzi osiołka. Jakiś dziwak tutaj przyszedł. Czego pan chce? Słyszałem o sióstr kłopotach. Ja jestem stolarzem.
Pozwólcie mi, ja potrzebuję 3 miesiące, ja wam to zrobię. Ale jak? Nie martwcie się, ja wam to zrobię. Zobaczyłem, ma torbę, tam jakiś młotek, jakąś piłę, kątownik. Drzewo sprowadzę, nie martwcie się. Tylko mam 2 uwagi. Nie chcę, żeby ktoś mi pomagał. Ja sam. A druga rzecz, kiedy pracuję, nikt nie może mi podglądać i nikt nie może mi przeszkadzać. No dobrze. Przez 3 miesiące, kiedy pracował, siostry nie korzystały z kaplicy, po pracy przychodziły, schody rosły, rosły. Po 3 miesiącach mówi, siostry gotowe. Siostry przyszły do kaplicy i zobaczyły piękne takie kręcone schody na górę, ale bardzo dziwne, nie miały żadnej podpory. Okazało się, nie miały żadnego gwoździa i były dokładnie 33 stopnie, piękne, też żłobione, takie schody, które prowadziły na chór. Jeszcze nie miały balustrady, później inny stolarz dorobił tą balustradę, tą poręcz. Siostry były zachwycone, jakie piękne. Weszły na górę, zeszły, jak wspaniale. Przełożona odwraca się, żeby podziękować stolarzowi, temu staruszkowi. Nie ma go. Zaczynają go szukać, wychodzą przed kościół, nie ma go. Szukają, pytają, nikt nie widział, nikt nie wie. I zrozumiały po jakimś czasie, że tą postacią niewątpliwie był człowiek, który się pojawił, to musiał być święty Józef. Ktoś powie, a to może zbieg okoliczności, jakiś przypadek, nie wiem. Siostry uznały, że to jest cud. Ten mały kościółek do dzisiaj istnieje, jest już muzeum i rokrocznie ten kościółek tam w tym stanie Nowy Meksyk, dokładnie w mieście Santa Fe, odwiedza 250 tysięcy pielgrzymów, turystów, obojętnie jak nazwać. Idą zobaczyć, aż musiały siostry postawić taką szybę, bo każdy schody dotykał, żeby nie były uszkodzone, każdy może to zobaczyć. Święty Józef wychodzi naprzeciw naszym błaganiom i naszym modlitwom. Warto jemu zaufać, skoro jemu zaufał sam Pan Bóg, powierzając jego opiece samego swojego Syna Jezusa Chrystusa. I drodzy, na koniec tego naszego rozważania chcę przytoczyć modlitwę, którą modli się codziennie papież Franciszek. Papież Franciszek powiedział, codziennie od ponad 40 lat po modlitwie porannej, czyli jutrzni, odmawiam z francuskiego modlitewnika 19-wieczną modlitwę. Ona wyraża pobożność, ufność i prowokację wobec świętego Józefa. A ta modlitwa brzmi tak. Przyznajcie, że jest piękna. Chwalebny patriarcho, święty Józefie, w którego mocy jest uczynienie możliwym tego, co niemożliwe. Spiesz mi na pomoc w chwilach niepokoju i trudności. Weź pod swoją obronę sytuacje bardzo poważne i trudne, które Ci powierzam, by miały szczęśliwe rozwiązanie. Mój ukochany Ojcze, w Tobie pokładam całą moją ufność. Niech nie mówią, że przyzywałem Ciebie na próżno. A skoro z Jezusem i Maryją możesz wszystko uczynić, ukaż mi, że Twoja dobroć jest tak wielka, jak Twoja moc. Amen. Święty Józefie, opiekunie Syna Bożego Jezusa Chrystusa, patronie Kościoła Świętego, patronie dobrej śmierci, módl się za nami. Amen.